Tuż po rozpoczęciu nowego roku zaczyna się przez wielu tak upragniony karnawał. Wachlarz form spędzania tego czasu jest olbrzymi. Największy prym w tym okresie wiodą imprezy o charakterze rozrywkowym. Licealiści w tym czasie bawią się na studniówkach, które mają swój specyficzny klimat. Jest to ostatni taki wielki bal przed maturą. Jedyny, w czasie którego możemy się bawić też z nauczycielami, ze wszystkimi znajomymi z klasy, powiedzmy z osobami towarzyszącymi. W czasie karnawału dużą popularnością cieszą się kluby, do których w głównej mierze przychodzą studenci. Czeka nas sesja. To jest czas dla nas nieprzyjemny. No i moim zdaniem to jest bardzo fajna, właśnie fajna forma odwrócenia się do rzeczywistości. Oprócz tego, że ludzie się bawią w akademikach, na domówkach, no to jest też okazją do tego, żeby wyjść na miasto i razem ze studentami ze swojego kierunku, z grupy, po prostu spotkać się w większym gronie. A pomysłów na zabawę nie brakuje. Coraz modniejsze stają się imprezy tematyczne, takie jak ta zorganizowana przez studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego pod tytułem Walk of Fame. Chcieliśmy zrobić coś w stylu Menel Party, ale właśnie w klimacie bardziej pozostaje taka gwiazda muzyki, sztuki. Po prostu łatwiej się za nią przebrać. Jestem Charlie Chaplinem, jest dużo innych gwiazd, które są rozpoznawalne, więc to jest naprawdę bardzo dobra inicjatywa dla studentów, którzy nie tylko przychodzą na imprezę normalnie ubrani, piją piwo, tylko mogą się zabawić, mogą wziąć udział w różnych konkursach i pokazać swoją kreatywność poprzez strój. Inną propozycją na karnawałowy wieczór są organizowane w całej Polsce, a teraz także i we Wrocławiu otwarte quizy. Rzeczownik to część zdania czy część mowy? Pub quiz to jest forma rozrywki, którą oferujemy lokalom przeważnie, ale też firmom prywatnym i polega na odpowiadaniu na pytania w drużynach. Jest to forma zabawy, integracji grupy. No świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Zabawa jest naprawdę przednia. Polecamy wszystkim, którzy chcieliby kiedykolwiek spróbować tego. To jest coś, co po prostu naprawdę pobudza szare komórki, a oprócz tego zawsze można coś wygrać. Dla wielbicieli kultury wyższej też nie brakuje ofert, oper, teatrów, filharmonii, z którymi chętnie współpracują uczelnie wyższe. Organizując w swych gmachach interesujące koncerty, na które przybywają zarówno ci starsi, jak i młodsi słuchacze. Parę pokoleń było na tej sali i wszyscy wyszli zadowoleni. Ja staram się tak konstruować programy, aby i dla słuchaczy tych takich bardziej wymagających, którzy powiedzmy spędzają bardzo często czas w filharmonii, ale również dla takich słuchaczy, którzy traktują to jako właśnie formę spędzania wolnego czasu. Jak widać, przykładów na to, by ciekawie spędzić czas, jest wiele. I choć karnawał powoli się kończy, to we Wrocławiu propozycji na dobrą zabawę nie zabraknie. Bez względu na czas i porę, bo tu zawsze dużo się dzieje.